wydaje mi się, że wyścig poszedł według gdzieś tam mojej myśli pod względem technicznym, w sensie błędów nie było. Od początku do końca był zaplanowany wyścig i tak go wykonałem. Gdzieś błędy treningowe się pojawiły, które na ostatnich metrach się jakby uaktywniły, pokazały, gdzie jeszcze mamy możliwości do poprawienia. I teraz pozostało nam tylko poprawić to do Mistrzostw Europy. Czy detale? No pewnie tak, no 50 ma to do siebie, wystarczy jeden błąd i jest po zabawie. A u nas, no błędów może nie było w samym wyścigu, błędy raczej były treningowe, więc no tutaj nie ma co szukać w wyścigu, bo wyścig poszedł według mojej myśli. Cele zawsze gdzieś tam są w głowie. Oczekiwania też są zawsze wysokie. No nieważne, co by kto powiedział, każdy ma jakieś tam oczekiwania, czy to finałowe, czy medalowe i każdy mierzy wysoko. No na pewno byśmy chcieli zawsze trochę przyciąć ten rekord życiowy i mam nadzieję, że to się uda osiągnąć.